Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu. Dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Jeden widz zapytał się mnie w komentarzu, czy otworzę skrzynkę 1% na account, to tu są zabrać 40 koła, więc... Kurwa, oczywiście, że tak. 460 zł kosztuje jedna taka skrzynka, 5% na kawałka Wasteland Tribal, no i 1% oczywiście na White Lotusa. No jeżeli takiego kawałka udałoby nam się złożyć, to naprawdę byłby to niesamowity strzał tutaj. No ale zobaczmy, no jest to szansa naprawdę niewielka. Kilka sobie skrzynek otworzymy, mamy prawie 10 koła, znaczy no już nie mamy prawie 10 koła, mamy teraz 9. No ale powiedzmy, że do 7 koła sobie zjedziemy, resztę oczywiście na normalne skrzynki sobie wydamy. A ja tylko przypomnę, że jak skrzynkę za free chcesz sobie otworzyć na GeForce Kinsie, to wystarczy oczywiście, że zalogujesz się z nim z opisu, bądź oczywiście klikniesz sobie tutaj magiczny przycisk, kod promocyjny, jak oczywiście są pełnoletnim jesteś. Klikasz sobie, wpisujesz oczywiście kodzik Croxy przez 2x masz 5% więcej każdej wpłaty. No i tak jak wspomniałem, skrzynkę na start za free możesz sobie otworzyć. A co chciałem powiedzieć jeszcze? No, dzienny bonus też sobie możesz otworzyć codziennie, jak sama nazwa wskazuje, więc też polecam serdecznie, jak są pełnoletnim jesteś. Nie! Co? Nie! Co ty gadasz, no? Ej, szczerze, myślałem, że tutaj będzie naprawdę piękna przygoda, że tu będzie na niestety. Skrzynkę oczywiście na start, milspec możesz sobie taką otworzyć, więc no dajmy na to, użyłem sobie kodu Croxy teraz i sobie kręcę i dostaję rewolwera, no ale no, za darmo, tak? A dajmy na to, jakbym był 4 osobami. No chyba niewiele mi brakuje, no ale zobaczmy, co bym dostał. Wtedy no jedna osoba dostałaby tutaj 5-7, jakaś digielka. O! I patrz, jedna na 4 osoby dostałaby takiego scouta za 8 zł, więc spoko opcja. Tym bardziej, że za free. No a my sobie przejdziemy teraz może na bitewki. Przypominam też o konkursie na kosę. Jak chcesz sobie wziąć udział, to skinsforfree.pl. Oczywiście link w opisie. Możesz sobie wziąć udział w konkursie na kosę. Zaryzykowałbym teraz skrzynkę też taką fajną. Ona się zwała 10% tutaj Luxury, więc... No z 7 spróbujmy, wrzucamy oczywiście bota i zobaczymy, czy 10% wystarczy, żeby oczywiście jakiegoś takiego właśnie, takiego fancy skina trafić. Fancy skin, stary, jak to brzmi? No mocno to brzmi. Zobaczmy, bot Ryan versus skromny pan prowadzący. Zobacz, pierwsza skrzynka 10%. Okej, tak też można. No, całkiem, nie ukrywam, sporo, 1900 zł, no to zwraca całą tą bitwę, dosłownie, więc no fajnie by było, jakby nam się udało też coś tutaj wydropić, co mogłoby przebić tego digla. No póki co nic się na to nie zanosi. Trzy skrzynki jeszcze przed nami. Nie no, stary, to będzie najszybsze zerowanie się, jeżeli tutaj nic nam nie uda się zdobyć. Mam nadzieję, że te dwie skrzynki i jeszcze tutaj pazur pokażę, no jakby udało nam się coś zdobyć, taki rycerz na przykład. No to kurczę, tu byłby potencjał na 5 koła, znaczy no rycerz sam kosztuje sporo, więc rycerz by nam zmienił totalnie całą bitwę, bo on chyba zdychy kosztuje. No ale nie udało nam się nic zdobyć. Czy to są jakieś nowe skrzynki? 800 CJ Excalibur! Wow! Wow! Co to za skrzynki? Wow! Nie no, ja se muszę kliknąć, stary. Ej, oczy mi się aż zaświeciły, jak zacząłem te skrzynki. O kurwa. Nevermind, jeszcze raz. Oczy mi się aż zaświeciły, stary, jak zacząłem te skrzynki. Zobaczmy, co za USP? A, no chyba wolałem jednak nie wiedzieć. Nie no, to są skrzynki naprawdę z potencjałem na fajne bitwy. Tak szczerze. Dobra, jak ona się nazywa? Excalibur, tak? Nie. Halo, jak? Czekaj, musimy ustawić od Maxa do... Ej, nie ma tej skrzynki tu, halo? Czemu gdzieś skrzynki tu nie ma? Dobra, ale jak już jestem, to kliknę na jedną taką. Zapytasz czemu? Tak. Tak, tak. Po prostu. Zobacz, czy uda nam się z tego Big Bowlera coś tutaj dla Big Prowadzącego wydropić, co mogłoby nam dać fajny zarobek. Zobacz, o i takie pandorki, no. One by kosztowały zdyszkę. Zobacz, leć, jedno otwarcie. Dwa tysiące złotych. Jedna taka skrzynka. 2000 złotych. Niepojęte to jest. Nie wierzę w to, co się tu wydarzyło. Ej, patrz tu! 1500! Ale tutaj spadło. No. Na co nam to zmienia tak naprawdę?
2000 zł ta skrzynka kosztowała. No... Nie wierzę w to, co się zadziało. Dobra, ja bym to jeszcze poszukał. No właśnie. No właśnie, 1000 zł. Może tutaj uda nam się coś zdobyć. Zobaczmy. Jest AWP na to jest 500. No właśnie, jest to 500 na minus. Koszt 5 takich, 4, przepraszam. Skrzynek. Ej, patrz to! Ale comeback! Ale comeback! W tym momencie to jest 10 koła. No może troszkę mniej. Wow! Come on! Ja nie mogę. Ale powrót zrobiliśmy. To już, stary, nie było nadziei. Dosłownie, przysięgam. To już nie było nadziei na lepsze jutro. Dobra, skrzynka na 10% uratowała. No właśnie, dlatego bardzo lubię takie skrzynki. Ale ten auk... No dobra, uznajmy, że jest na zero. To jeszcze raz, 5 takich skrzynek. Możemy zaryzykować. Zobaczmy, czy będzie jakiś tutaj dobitka do 10 koła. Jest ten mag. Okej, okay, on 2 koła kosztuje. I w tym momencie mamy 10 koła, stary. No to miało być szybkie zerowanko. No jednak tutaj, jednak inaczej się troszkę tutaj potoczyło wszystko. Więc no naprawdę, no jestem pod wrażeniem. Dobra, jeszcze raz ta skrzynka. No wierzę, że teraz się uda. Nie można zawsze dostawać na dziurę, tak? W sensie, no wiadomo, że takie myślenie, że wiesz, to takie myślenie, jak sobie rzucasz, dajmy na to, na kolor i jest, dajmy na to, train stary, aha, no to nieźle, 8 czarnych pod rząd stary i rzucasz all in na czerwone, bo mówisz, no musi w końcu. A to no nie jest tak, bo to dalej masz 50%, tak? Albo siądzie, albo nie. No ale tutaj no nie porównujemy czegoś takiego do skrzyneczki. Bo skrzyneczka oczywiście może oddać, ale nie musi. No ale zawsze mamy jakiegoś skina gwarantowanego, nie? I tutaj jest zasadnicza różnica. Trzy takie, czy dwie? Dwie. Na start. Nie ma co przesadzać. To, że raz się tutaj... Ej, co jest, ty? Aha, czekaj, bo my kaflę zapłaciliśmy. Ej, dobra, ej, czekaj. Dobra, to aż tak... dobra. Ej, skrzynki w ogóle to są tych... Bungie. Może otwórzmy sobie parę, co? Ja tych skrzynek nie otwierałem. Nigdy. Ale no, Pantera... no Wronek się postarał tutaj. 800 zł za dwie. O nie, czekaj, bo ja tu jakieś niebieskie skiny widzę. O Jezus, o Jezus, o Jezus, to jest 800 na minus. No właśnie. Zobaczmy, jak będzie teraz. Jest Falchion, no, ale ten... No, ten jest po prostu... Nie jest to, po co przyszliśmy. Dobra, zjedźmy to. Otwórzmy tego Excalibura. Ale zobaczmy pierwsze, co tu jest. To jest otwarcie 2800 zł. Zostawcie łapę w górę. To na następnym filmie może też się pokuszę. I taką skrzynkę otworzę. No ale zobaczmy. Nie! Nie! Tu holy to... Ej! Czekaj to! Ty! No jednak, kurczę, powiem... że się tego troszkę nie spodziewałem. Ale okej. Okay. Jesteśmy za... Dobra, otwórzmy tego Big Bowlera normalnie. Może, nie wiem, może normalne otwarcie jest kluczem do... Ile ja straciłem dzisiaj na tej skrzynce? To jest niepojęte. Naprawdę. Dobra, ile my tu mamy? Nie wiem, że jest to nami... wszystko. Dobra, wrzucamy. Karambicik. Jaki to będzie karambicik? To jest... Oj, czekaj, nie będzie to chyba... Dobra, jest 600 na minus chyba, z tego co zdążyłem zauważyć. No ale dalej mieliśmy ciut więcej, no mieliśmy dzisiaj ciut więcej, więc no nie chcę, żeby to się tak skończyło. Skrzynki oczywiście widzów, jak chcesz to zrób sobie skrzynkę, to może ją otworzę w następnym filmie. Ja mam tutaj jakąś procentóweczkę, tak szczerze. Jest 50-50, to jest za dużo. Za dużo. Croxy Król to była ta skrzynka, ja ją lubię bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ziomeczku, co zrobiłeś tą skrzyneczkę? Na Nevermind, to nic nie mówiłem. To tak... to taki żarcik, kosmonaucik. Od wuja. Croxy, brak strat. O jest, zobaczmy, czy będzie brak strat. Ale coś czuję, że tu... Oj, że duża strat. Czy ja muszę tak zawsze wszystko wcześniej... Nie wiem... Dobra, 7%. 7% na starcie. No biorąc pod uwagę, moje dzisiejsze szczęście... No właśnie. Otwarcie jeszcze jedno. Wiem, że się wyzeruje, ale... Ja już myślałem, że mam Dragon Lore, stary.
No myślałem, że mam Dragonora. Dobra, stanie otwarte tej skrzynki, z którą zaczęliśmy. Jak tutaj by poleciał teraz Laglatus, no to by była piękna historia. No ale tak się nie zadzieje. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się jeszcze dzisiaj i trzymajcie się. Siema.